Państwa, dzisiaj obchodzimy właściwie tak przy okazji właśnie te wszystkie trzy nasze uroczystości, trzy jubileusze, mówię o trzech, bo obchodzimy właśnie ten Dzień Osób Niepełnosprawnych i coraz bardziej doceniamy i widzimy osoby niepełnosprawne. Główną nagrodę w kategorii plastycznej do lat 16 zdobyła Patrycja Majewska i zapraszamy Patrycję na scenę. Kapituła konkursowa doceniła wzruszające oraz ciekawe kompozycje i graficzne prace plastyczne Patrycji, ponieważ ona swoje prace przysłała w formie kroniki. Była to po prostu zwykła plastyczna historia opowiedziana za pomocą ołówka. Krótkie słowo. Dziękuję Wam za to. Ma problemy z poruszaniem się. To ma wspaniały, piękny świat, który jest w jej głowie i który właśnie został doceniony przez innych krytyków sztuki. I miejmy nadzieję, że właśnie Patrycja będzie mogła ten świat dalej rozbudowywać i stanie się wspaniałą artystką na skali ogólnej. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie staje tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie. Niech świat mój się zarumieni. Zaśnij w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Za siódmą górą, za siódmą rzeką moje sny zamieniasz na pejzaże. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto.